Hasz struktura organizmu człowieka, od komórki do całego organizmu. Ciało człowieka jest złożonym systemem, który można rozpatrywać na wielu poziomach organizacyjnych. Od najmniejszych jednostek, jakimi są komórki, poprzez tkanki, narządy, układy narządów, aż po cały organizm. W artykule przedstawimy, jak te elementy są zorganizowane i jakie pełnią funkcje. Hasz podstawowe pojęcia. 1. Komórka to podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna wszystkich organizmów żywych. Każda komórka posiada swoją specyficzną budowę i funkcje, które są kluczowe dla życia organizmu. 2. Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie i funkcjach, współpracujących ze sobą w celu wykonywania określonych zadań. W organizmie człowieka wyróżnia się 4 główne typy tkanek – nabłonkową, łączną, mięśniową i nerwową. 3. Narząd – struktura zbudowana z różnych tkanek, pełniąca określoną funkcję. Przykładem narządu jest serce, które pompuje krew, lub płuca, które odpowiadają za wymianę gazową. 4. Układ narządów – zespół narządów współpracujących ze sobą w realizacji konkretnych funkcji fizjologicznych. Przykładem jest to układ oddechowy, który zapewnia dostarczanie tlenu do organizmu. 5. Organizm – złożony system, w którym wszystkie układy narządów współpracują, aby zapewnić jego przeżycie i funkcjonowanie. Hasz hierarchiczna budowa organizmu. Organizm człowieka jest zorganizowany hierarchicznie. Na najniższym poziomie znajdują się komórki, które tworzą tkanki. Tkanki łączą się w narządy, a narządy wchodzą w skład układów narządów. Wszystkie układy narządów razem tworzą kompletny organizm. Hasz układy narządów w organizmie człowieka. W organizmie człowieka wyróżniamy kilka kluczowych układów narządów. Układ krążenia – transportuje krew, dostarcza tlen i składniki odżywcze do komórek oraz usuwa produkty przemiany materii. Układ oddechowy – umożliwia wymianę gazową, dostarcza tlen do krwi i usuwa dwutlenek węgla. Układ pokarmowy – przetwarza pokarm, wchłania składniki odżywcze i usuwa niestrawione resztki. Układ nerwowy – odpowiada za odbieranie bodźców, przetwarzanie informacji i kontrolę nad innymi układami. Układ mięśniowy – umożliwia ruchy ciała oraz utrzymanie postawy. Układ szkieletowy – zapewnia wsparcie strukturalne, chroni narządy wewnętrzne i uczestniczy w ruchach ciała. Układ wydalniczy – usuwa zbędne produkty przemiany materii z organizmu. Układ rozrodczy – odpowiada za rozmnażanie i przekazywanie genów. Układ hormonalny – reguluje procesy metaboliczne i homeostazę poprzez wydzielanie hormonów. Układ limfatyczny wspiera układ odpornościowy oraz utrzymuje równowagę płynów w organizmie. Hasz funkcje i powiązania między układami narządów. Każdy układ narządów pełni specyficzne funkcje, ale funkcjonowanie organizmu wymaga ich ścisłej współpracy. Na przykład układ krążenia i oddechowy współpracują w transporcie tlenu i dwutlenku węgla. Serce pompuje krew do płuc, gdzie krew jest natleniana, a następnie rozprowadzana do reszty ciała. Układ nerwowy i hormonalny współdziałają w regulacji funkcji organizmu. Układ nerwowy odbiera bodźce z otoczenia i odpowiada na nie, a układ hormonalny długoterminowo reguluje funkcje takie jak wzrost czy metabolizm. Układ pokarmowy i wydalniczy pracują razem w procesie trawienia, wchłaniania składników odżywczych oraz eliminacji odpadów z organizmu. Hasz związek budowy narządów z pełnionymi funkcjami. Budowa narządów jest ściśle związana z ich funkcjami. Na przykład, płuca mają strukturę pęcherzykową, co zwiększa powierzchnię wymiany gazowej. Serce jest zbudowane z silnej mięśniowej ściany, co pozwala na efektywne pompowanie krwi. Hasz dowodzi na wielopoziomową strukturę ciała człowieka. Ciało człowieka jest przykładem złożonego, wielopoziomowego systemu, w którym każdy poziom organizacji, od komórek do układów narządów, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu życia. Przykładem współpracy narządów może być proces trawienia. Żołądek rozkłada pokarm na mniejsze cząsteczki, wątroba przetwarza składniki odżywcze,
a jelita wchłaniają je do krwi, gdzie są transportowane do komórek przez układ krążenia. Współdziałanie układów narządów jest niezbędne dla utrzymania homeostazy i prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Na przykład układ nerwowy może inicjować szybkie reakcje na zmiany w środowisku, podczas gdy układ hormonalny dba o długoterminowe regulacje, takie jak wzrost czy metabolizm. Podsumowanie. Organizm człowieka to złożona struktura, w której wszystkie elementy, od komórek po układy narządów, współpracują, by zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Każdy narząd i każdy układ pełnią określone funkcje, a ich wzajemne powiązania są kluczowe dla utrzymania zdrowia i życia organizmu. Teraz usłyszysz pytania. Zapauzuj nagranie i spróbuj na nie odpowiedzieć. Następnie wysłuchaj nagrania dalej w ten sam sposób. 1. Co to jest komórka? Komórka to podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów żywych. 2. Co to jest tkanka? Tkanka to zespół komórek o podobnej budowie i funkcji. 3. Co to jest narząd? Narząd to struktura zbudowana z różnych tkanek, pełniąca określoną funkcję. 4. Co to jest układ narządów? Układ narządów to zespół współpracujących ze sobą narządów, realizujących określone funkcje w organizmie. 5. Jak nazywamy całość wszystkich układów narządów w ciele? Całość układów narządów w ciele nazywamy organizmem. 6. Jakie są główne układy narządów w organizmie człowieka? Układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, nerwowy, mięśniowy, szkieletowy, wydalniczy, rozrodczy, hormonalny i limfatyczny. 7. Jaka jest hierarchiczna budowa organizmu? Komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy, narządy tworzą układy, a układy tworzą organizm. 8. Jakie są główne funkcje układu krążenia? Układ krążenia transportuje krew, dostarcza tlen i składniki odżywcze oraz usuwa produkty przemiany materii. 9. Jakie są główne funkcje układu oddechowego? Układ oddechowy umożliwia wymianę gazową, dostarcza tlen do organizmu i usuwa dwutlenek węgla. 10. Jakie są główne funkcje układu pokarmowego? Układ pokarmowy przetwarza pokarm, wchłania składniki odżywcze i usuwa niestrawione resztki. 11. W jaki sposób układ nerwowy współpracuje z układem hormonalnym? Układ nerwowy odbiera bodźce i kontroluje reakcje organizmu, a układ hormonalny reguluje procesy metaboliczne i homeostazę. 12. Dlaczego budowa narządów jest ściśle związana z ich funkcjami? Budowa narządów jest dostosowana do pełnionych funkcji, np. płuca mają pęcherzykową strukturę, aby zwiększyć powierzchnię wymiany gazowej. 13. Podaj przykład współpracy między narządami w układzie pokarmowym. Żołądek trawi pokarm, wątroba przetwarza składniki odżywcze, a jelita wchłaniają je do krwi. 14. Dlaczego współdziałanie układów narządów jest ważne dla organizmu? Współdziałanie układów narządów jest niezbędne dla utrzymania homeostazy i prawidłowego funkcjonowania organizmu. 15. Jakie są powiązania funkcjonalne między układem krążenia a oddechowym? Układ krążenia transportuje krew do płuc, gdzie zachodzi wymiana gazowa, a natleniona krew wraca do reszty ciała. Organizmu.